Traficar to spółka świadcząca innowacyjną usługę wynajmu samochodów na minuty bez zbędnych formalności i wyznaczania miejsc na oddanie samochodu, wpisująca się w ideę carsharingu. Dziś w programie, w rozmowie, moim i Państwa gościem będzie pan Konrad Karpiński, dyrektor operacyjny w spółce Traficar. Dzień dobry, witam panie Konradzie. Dzień dobry panie Marcinie, witam szanowne państwo. Na początku, w ramach takiego wprowadzenia do rozmowy, proszę o krótkie przybliżenie historii Traficar w Polsce, gdzie byliście jeszcze kilka lat temu, gdzie jesteście obecni, jak ta działalność właśnie w ostatnich latach się zmieniała. Rzeczywiście niedawno obchodziliśmy piątą rocznicę działania firmy. W momencie, kiedy zaczynaliśmy świadczyć naszą usługę po raz pierwszy, to było dokładnie 1 października 2016 roku w Krakowie, rynek carsharingu w Polsce wyglądał zupełnie inaczej. Mianowicie nie było żadnej firmy tego typu jak nasza, która umożliwiała wynajem samochodu z poziomu aplikacji prosto z ulicy. Były rzeczywiście takie mniejsze firmy, które umożliwiały wynajem samochodu z konkretnej lokalizacji, ale należało również zwrócić ten samochód w tej samej lokalizacji. Także 1 października 2016 roku to tak naprawdę początek nowej ery, początek carsharingu w takiej pełnej postaci, gdzie użytkownik bez udziału człowieka, bez zbędnych dokumentów, bez formalności rejestruje się w aplikacji, a następnie może wynająć i zakończyć wynajem samodzielnie na terenie strefy, w której usługa działa. Tak było 5 lat temu. 100 pierwszych samochodów, Kraków. Przez ostatnie 5 lat bardzo dużo zmieniło się na rynku. Chociażby dlatego, że Traficar jest dostępny dzisiaj w kilkunastu miastach na terenie Polski, w 7 największych aglomeracjach. Nasza flota to już nie 100 samochodów, ale ponad 2,5 tysiąca samochodów. Przede wszystkim usługa wzbogaciła się również o nowe produkty, jak na przykład samochody dostawcze. To, co się nie zmieniło w Traficarze, to to, że cały czas można wynająć samochód bezobsługowo, bez udziału człowieka. Rejestracja już nie trwa godzinę, ale trwa dosłownie kilka minut i użytkownik cały czas ma do wyboru, ma cały czas dostępną aplikację, w której samodzielnie może tak naprawdę się obsłużyć. I to, myślę, jest ta największa zmiana, bo cel carsharingu to było zapewnienie samochodu dla użytkownika, który potrzebuje przemieścić się z punktu A do punktu B. I ta idea cały czas jest żywa w carsharingu, bo samochody Traficara właśnie umożliwiają dotrzeć do pracy, do domu, na zakupy. Natomiast pandemia też trochę zweryfikowała potrzeby naszych klientów i dzisiaj te samochody służą nie tylko i wyłącznie do dojazdu do pracy czy do szkoły, na studia, ale również umożliwiają wypad za miasto, wyjazd na wakacje, czy po prostu są samochodem zastępczym, albo pomagają zrealizować usługi i zamówienia dla klientów, bez właśnie konieczności zakupu samochodu, bez posiadania tego samochodu. I to, myślę, że jest najważniejszą wartością carsharingu. Panie Konradzie, a jak wygląda sam proces wynajmu samochodu? Jak ten samochód w ogóle znaleźć? No bo przecież nie na co dzień spotykamy się z sytuacją, w której samochód Traficar jest zaparkowany, załóżmy, pod naszym blokiem. To pierwsza sprawa. I druga sprawa, myślę, też bardzo interesująca. W jaki sposób weryfikujecie potencjalnych klientów? Jak założyć konto i jak sprawdzacie, czy dana osoba jest przede wszystkim uprawniona do kierowania pojazdem? Tak, oczywiście. Najważniejsza jest aplikacja mobilna, którą użytkownik pobiera sobie ze sklepu i w tej aplikacji rejestruje się. Cały proces jest dosyć przyjazny i prosty. Ograniczyliśmy formalności do naprawdę kompletnego minimum. Użytkownik podaje swoje dane podstawowe, numer telefonu, adres mailowy oraz dane z prawa jazdy. Wykonuje również zdjęcie prawa jazdy. I następnie wykonuje, podpina kartę i wykonuje przelew weryfikacyjny ze swojego konta. W tym samym czasie, kiedy użytkownik kończy zakładać konto, nasz system weryfikuje użytkownika, weryfikuje jego dane, które podał. Weryfikujemy, czy prawo jazdy, które użytkownik podał, jest prawo jazdem aktywnym, czy posiada przynajmniej kategorię B. Do kierowania pojazdami, weryfikujemy, czy dane zgadzają się z danymi z przelewu bankowego
No i jeżeli wszystkie dane, które użytkownik podaje, są poprawne, następuje automatyczna aktywacja konta. Także tak naprawdę cały proces może zostać ograniczony dosłownie do 2-3 minut i w tym czasie następuje właśnie cały szereg operacji, które sprawia, że użytkownik może skorzystać z Trafikara. Potem jest już bardzo prosto, dlatego że odpalamy aplikację i aplikacja lokalizuje nas na mapie i wskazuje najbliższe samochody. Oczywiście czasami tego samochodu nie będzie w odległości 100, 200, 300 metrów, natomiast aplikacja wskaże konkretny samochód i można sobie również zweryfikować, jak daleko jest on, jak daleko znajduje się od naszej lokalizacji. To, co najważniejsze, pierwsze 15 minut jest bezpłatne, także mamy ten czas, żeby spokojnie dojść do tego samochodu, ale nie ma też problemu, jeżeli chcemy zarezerwować samochód na przykład na przejazd za godzinę albo mamy trochę dalej do tego samochodu, wtedy umożliwiamy włączenie płatnej rezerwacji. Płatna rezerwacja kosztuje w dzień 15 groszy za minutę, w nocy 1 grosz, więc tak naprawdę jeżeli skończy nam się spotkanie albo chcemy dosłownie za godzinę pojechać danym samochodem na zakupy czy gdzieś przemieścić się po mieście, to spokojnie możemy sobie przerezerwować dany samochód już teraz. 15 minut jest bezpłatne, natomiast za każdą kolejną minutę zapłacimy bardzo atrakcyjną cenę. Także cały proces oczywiście znalezienia samochodu jest prosty. Potem podchodzimy do samochodu, aplikacja zasugeruje uruchomienie skanera kodu QR. Kod QR znajduje się na bocznej szybie od strony kierowcy. Przybliżamy nasz telefon do właśnie tego kodu QR. Jeżeli wszystko się zgadza, samochód się automatycznie otwiera i jedziemy. W środku są oczywiście kluczyki, aczkolwiek w przypadku najnowszych samochodów, które posiadamy w ofercie Renault Clio 5, tam już nie trzeba tego kluczyka wyjmować, wystarczy tylko, że naciskamy klawisz start i jedziemy. Jedziemy do miejsca, które nas interesuje. W momencie, kiedy chcemy już zaparkować, no to szukamy miejsca, które jest, no, w którym możemy bezpiecznie i legalnie zaparkować nasz samochód. Pamiętajmy o tym, że strefa parkowania w mieście, ta płatna strefa parkowania w mieście jest bezpłatna dla użytkownika Trafikara, więc spokojnie możemy zaparkować w centrum taki samochód. Wychodzimy z samochodu, sprawdzamy, czy wszystkie rzeczy wzięliśmy. Oczywiście, jeżeli nie zostawiamy w samochodzie swoich rzeczy i oczywiście bierzemy po sobie jakieś śmieci. Kończymy wynajem, klikając na aplikacji Zakończ wynajem. Aplikacja sprawdza, weryfikuje, czy znajduje się ta lokalizacja, w której kończymy wynajem, czy znajduje się w strefie. Jeżeli wszystko jest w porządku, zamyka automatycznie samochód, my dostajemy fakturę na maila i tyle. Zapominamy o samochodzie. Cały proces, mówię, odbywa się w aplikacji, jest prosty, przyjemny, a my płacimy tylko za przejechane kilometry. To też jest bardzo ważne, dlatego że Trafikar 2 lata temu jako pierwszy na rynku polskim oraz jako jeden z dwóch carsharingów na świecie wprowadził cennik oparty o przejechane kilometry. Więc to jest bardzo ważne, że w Trafikarze płaci się dokładnie za przejechane kilometry, więc nie musimy się spieszyć, nie musimy gnać do tego miejsca, do którego chcemy dojechać, żeby zaoszczędzić na koszcie za minuty przejazdu, nie musimy tego robić, bo i tak zapłacimy za te 5 km czy 7 km, dokładnie zapłacimy tyle samo, niezależnie od tego, czy po drodze spotka nas korek, czy nie. Także to z jednej strony jest duża korzyść dla użytkownika, bo z góry wie, ile zapłaci za dany przejazd, ale myślę, że to jest większa korzyść nie tylko dla użytkownika, ale również dla otoczenia, bo ci nasi użytkownicy nie muszą się spieszyć. Mogą jechać spokojnie, mogą jechać bezpiecznie i na tym właśnie nam mocno zależało, konstruując cennik Trafikara. A właśnie do bezpiecznej, spokojnej jazdy chciałbym teraz nawiązać, choć jeszcze wracając do poprzedniej Pana odpowiedzi. Z jednej strony pośpiech to na pewno zły doradca dla kierowców, ale z drugiej strony przecież jaka to świetna zaleta w momencie, gdy w tych zakorkowanych ośrodkach miejskich nie musimy właśnie płacić za minuty, gdzie czasem przejechanie 10 km może zająć nawet godzinę. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy opłatach i bezpieczeństwie, jeżeli prowadzimy swój pojazd, no to najpewniej jest on ubezpieczony,
czy OC, czy OC plus AC. Jeżeli jesteśmy klientami i jedziemy taksówką, wtedy no to kierowca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody. A jak to wygląda w przypadku korzystania z trafikara i potencjalnej szkody z winy właśnie kierowcy, z winy prowadzącego jakiś pojazd oflagowany logiem trafikar? Tak, to jest bardzo duży temat i bardzo ważny temat. Tworząc ofertę trafikara, skupiliśmy się na tym, żeby cały system był przyjazny dla użytkownika, prosty. Również w zakresie tak naprawdę odpowiedzialności za ewentualne szkody. Wiemy, że takie sytuacje mogą się zdarzyć, ponieważ nie możemy przewidzieć wszystkich sytuacji na drodze. Dlatego użytkownik trafikara jest objęty pełnym ubezpieczeniem. U nas nie ma opłat za szkodę, nie ma dodatkowych opłat za udziału własnego w szkodzie. Warunkiem jest, aby użytkownik zgłosił nam zdarzenie drogowe oraz oczywiście nie złamał regulaminu. To nie oznacza, że w trafikarze można jeździć tak jak chcemy, całkowicie nie respektując praw, które panują na drodze. Nie, na to nie ma oczywiście przyzwolenia i my takim użytkownikom no, grozimy palcem, mówiąc wprost, i tak naprawdę edukujemy ich. Stąd w trafikarze pojawił się system oceny przejazdu. Każdy przejazd użytkownika jest weryfikowany i oceniany. Użytkownik może w aplikacji podejrzeć, za co dostał, jaki parametr, jak został oceniony w aplikacji oraz co musi zrobić, żeby ta ocena była lepsza następnym razem. Ale wracając do użytkowników, jeżeli użytkownik nie złamał regulaminu, jeżeli respektuje zasady, które panują w Polsce tak naprawdę i zdarzy mu się stłuczka, czy nie wiem, przy parkowaniu uszkodzi lusterko, czy jakakolwiek inne zdarzenie drogowe, to oczywiście tego typu odpowiedzialność jest po naszej stronie. Warunkiem jest oczywiście zgłoszenie nam tego oraz niezłamanie regulaminu. To było bardzo ważne, stworzenie takiej oferty, kiedy wchodziliśmy na rynek, dlatego że użytkownicy mieli obawy o to, że przejazd, który może kosztować kilkanaście złotych, może zakończyć się dużym kosztem. Dlatego ta oferta, którą stworzyliśmy, była właśnie w ten sposób przygotowana. Jeżeli respektujesz obowiązki i prawa, jakie panują na drodze, jeżeli respektujesz regulamin użytkownika, to tak naprawdę możesz być spokojny, bo jeżeli coś nawet się przydarzy w trakcie tej jazdy, to nie musisz się obawiać tego, że zostaniesz obciążony opłatą, po prostu zgłoś nam to, a to zgłoszenie jest o tyle ważne, że dzięki temu możemy bardzo szybko zareagować, wykluczyć dany samochód z użytkowania, naprawić go i bardzo szybko udostępnić kolejnym użytkownikom. Stąd jest to bardzo ważne. Chciałbym, abyśmy przeszli do aspektu finansowego, ale na razie z punktu widzenia samego klienta. Załóżmy ten przykładowy Jan Kowalski chce przemieścić się w mieście, w którym trafikar oczywiście jest obecny, to ważne, z punktu A do punktu B i ma do wyboru właśnie skorzystanie z usługi trafikara, ma do wyboru załóżmy jeszcze klasyczną jakąś korporację taksi plus ewentualnie Bolt czy Uber. Która z tych usług najbardziej się dla niego opłaca? No, przy założeniu właśnie, że mówimy tutaj o ośrodku miejskim, gdzie trafikar i te pozostałe również są dostępne. Oczywiście każdy dostawca usług będzie mówił, że jego usługa jest najbardziej korzystna, natomiast myślę, że wystarczy wejść do cennika operatorów, przeanalizować dokładnie trasę, którą chcemy przejechać i wyjdzie, że w zdecydowanej większości przypadków usługa trafikara będzie po prostu konkurencyjna. Dlaczego? Chociażby dlatego, że mamy stałą opłatę za kilometr, więc w momencie, kiedy jedziemy przez miasto i napotkamy na korek albo jakąś inną przeszkodę, która utrudni przejazd na danym odcinku drogi, no to po prostu w trafikarze nie włączy się opłata za czas jazdy, a w pozostałych środkach transportu taka opłata po prostu jest uruchamiana. Wynika to chociażby z tego, że w przypadku wspomnianych przez Pana środków transportu tam jest człowiek. Tam jest człowiek, który wiezie użytkownika. U nas tym kierowcą jest nasz klient. W związku z tym nasz cennik może być płaski i możemy sobie zastosować dokładnie takie stawki, jakie stosujemy. Poza tym trzeba też wziąć pod uwagę, że w przypadku samochodów carsharingowych nie ma takiej obawy, że
w przypadku, kiedy musimy się gdzieś zatrzymać, na przykład, żeby na chwilę dostać się do jakiegoś miejsca, albo mamy kilka przystanków na drodze, to tak naprawdę ten koszt tych właśnie środków transportu, o których Pan wspomniał, staje się coraz większy. Dlaczego? No bo ta opłata postojowa, kiedy człowiek w tym pojeździe czeka na klienta, no jest już droga. W przypadku trafikara automatycznie przełącza się cennik na tą opłatę postojową, czyli 15 groszy za minutę, to jest 9 zł za godzinę, a w nocy ta opłata, czyli między 23 a 6 rano, przepraszam, 7 rano, kosztuje tylko 1 grosz za minutę, więc praktycznie cała noc postoju to jest tylko 4,80. To też jest bardzo duża przewaga trafikara, że spokojnie możemy ten samochód zatrzymać trochę na dłużej, spokojnie możemy załatwić parę spraw w różnym miejscu, więc ten koszt przejazdu będzie naprawdę bardzo optymalny. Natomiast najważniejsze oczywiście to, co wspomniałem, stała opłata za kilometr bez opłaty za czas jazdy powoduje, że ta oferta trafikara jest po prostu no, bezkonkurencyjna. Jasne, wiemy już, jak to wygląda z punktu widzenia potencjalnego klienta, a jak to wygląda z punktu widzenia samej spółki? Od tych kilku, jak wspominał Pan, 5 lat jesteście obecni w Polsce na naszym rynku. Czy jesteście zadowoleni z tego, jak ta działalność się rozwija, ze swoich właśnie działań biznesowych w naszym kraju? To, co Pan wspomniał, jest bardzo kluczowe. Jesteśmy 5 lat, a przez rynek polski przewinęło się wiele firm, które próbowało swoich sił w carsharingu. My dalej jesteśmy, my dalej działamy, rozwijamy się, otwieramy nowe rynki. Od 1 października jesteśmy dostępni w Łodzi. To wszystko świadczy o tym, że realizujemy przyjętą strategię, która została bardzo dobrze przemyślana. Znamy się na biznesie, tak naprawdę Trafikar wywodzi się z wypożyczalni samochodów Express, która działa na rynku już ponad 25 lat. Wiemy, jak wynajmować samochody, mamy solidne podstawy i mamy jeszcze wiele do osiągnięcia na tym rynku, więc tak, jesteśmy zadowoleni z tego, jak funkcjonuje usługa. Jesteśmy też przekonani, że mamy jeszcze wiele do zrobienia i zamierzamy bardzo dużo jeszcze osiągnąć na tym rynku, bo to nie jest dla nas nie jest to projekt chwilowy, nie jest to próba, nie wiem, weryfikacji. My tak naprawdę tworząc usługę Trafikara, wiedzieliśmy od początku, co musimy zrobić, żeby rozwijać tą usługę i zaistnieć na tym rynku. Jak przekonać klientów, jak sprawić, żeby ten biznes funkcjonował poprawnie i właśnie to realizujemy. Realizujemy konsekwentnie nasze strategie. Oczywiście, a chciałbym spojrzeć 5 lat za nami, spójrzmy nieznacznie w przyszłość, może niekoniecznie na 5 lat do przodu od razu, ale może na końcówkę tego roku, na rok 2022. Czy w planach Waszej strategii chcielibyście być obecni w kolejnych nowych miastach, czy raczej myślicie tutaj o poszerzaniu sieci, czy też dostarczaniu kolejnych samochodów w ośrodkach miejskich, w których jesteście już obecni, a być może obydwie ścieżki rozwoju, jak planujecie? Oczywiście to nie jest tak, że jakaś jedna ze ścieżek, tak jak Pan wspomniał, jest brana przez nas pod uwagę. W swoich założeniach zawsze chcieliśmy oczywiście koncentrować się na ośrodkach większych. To zresztą było widoczne, byliśmy dostępni w 6 regionach, w kilkunastu miastach. Natomiast pojawiliśmy się w Łodzi w tym roku, czyli wyszliśmy poza te 6 regionów i myślę, że taką strategię będziemy rozwijać w kolejnych latach. Czyli najważniejsze będzie dla nas oczywiście umacnianie swojej pozycji w miastach, w których jesteśmy. Natomiast przyglądamy się oczywiście wielu miejscowościom w Polsce, już mniejszym miejscowościom, i na pewno będziemy decydowali, w którym momencie i czy będziemy tam również otwierali usługi Trafikara. Ważne jest to, że usługa Trafikara jest to nie tylko samochody osobowe, ale to również samochody dostawcze. Tam, gdzie jesteśmy z usługą samochodów osobowych, tam również pojawiają się samochody dostawcze. Dzięki temu klienci mają
dostęp nie tylko do pojazdów, którymi mogą przemieścić się z punktu A do punktu B, ale również mają dostęp do samochodów małych i dużych, które pozwolą im przewieźć duże zakupy, przeprowadzić przeprowadzkę, albo po prostu wykorzystać ten samochód do własnej działalności gospodarczej, na przykład do tego, żeby zrealizować dodatkowe zamówienia od klientów. Natomiast na ten moment skupiamy się oczywiście na tych rynkach, na których jesteśmy. Chcemy, żeby klienci mieli dostęp do samochodów w odpowiedniej odległości, ponieważ nie sztuką jest oczywiście otworzyć dużą ilość miast nowych i zapewnić tam kilka samochodów, natomiast to nie jest do końca ta idea carsharingu. Samochody carsharingowe powinny być dostępne dla użytkowników w odpowiedniej odległości, tak żeby mogli rzeczywiście z nich skorzystać, no bo ktoś, kto będzie widział za każdym razem, jak odpala aplikację samochód w odległości 2 kilometrów czy 3 kilometrów, no to oczywiście będzie wolał zamówić sobie na przykład taksówkę, czy pójść na piechotę, albo na autobus, czy po prostu skorzystać z własnego samochodu, więc bardzo ważne jest to, żeby dostęp do samochodów carsharingowych był na odpowiednim poziomie, żeby ta usługa rzeczywiście była takim uzupełnieniem transportu w mieście, żeby ta usługa rzeczywiście mogła być wykorzystywana przez klientów do realizacji swoich codziennych podróży. Także podsumowując to, co powiedziałem, będziemy na pewno skupiali się na tych rynkach, na których jesteśmy, bacznie obserwując inne miasta i w odpowiednim momencie oczywiście decydując się na uruchomienie kolejnych miast. A czy w dalszym potencjalnym rozwoju może przeszkodzić Wam konkurencja? Oczywiście chodzi tutaj tylko i wyłącznie o ten biznes, w którym to klient jest sam sobie kierowcą. Nie chodzi mi już tutaj o tę część właśnie transportu, gdzie klienci są tylko i wyłącznie właśnie pasażerami, a kierowcą jest już osoba zatrudniana przez daną firmę. Czy konkurencja właśnie może okazać się zagrożeniem i jak ta konkurencja wygląda w Polsce na ten moment? Nie żyjemy na samotnej wyspie i oczywiście konkurencja funkcjonuje na rynku polskim i z różnym oczywiście mocą. Konkurencja to jest tak naprawdę ciekawa sprawa, dlatego że musimy sobie zdać sprawę z tego, że Polska to jest duży kraj, polskie miasta to są duże obszary, w których ciężko byłoby jednemu dostawcy zapewnić odpowiednią liczbę samochodów, więc konkurencja z jednej strony działa motywująco, no bo musimy dostarczyć usługę, która będzie dalej atrakcyjna dla naszego klienta, musimy dostarczyć sprawnie działającą usługę, zapewnić odpowiedni poziom jakości obsługi i tak dalej. I tutaj rzeczywiście między sobą weryfikujemy nawzajem swoje usługi oczywiście i sprawdzamy, co doskonale sprawdza się i myślimy o tym, aby również wdrażać u nas takie rozwiązania. I nie myślę tylko o konkurencji lokalnej, polskiej, ale myślę o wszelkiego rodzaju rozwiązaniach carsharingowych, które funkcjonują na terenie Europy. Natomiast z drugiej strony konkurencja sprawia, że pojawia się w mieście więcej samochodów dostępnych dla klienta. Jeżeli taki klient widzi, że tak naprawdę ma dostęp do znacznej ilości samochodów, które są w odległości akceptowalnej do przejścia, to zaczyna myśleć o carsharingu jako o takim rzeczywistym środku transportu, więc rzeczywiście konkurencja sprawia, że pomaga nam trochę w edukacji tej usługi na terenie miast. To było bardzo ważne na początku naszej działalności, ale myślę, że jeszcze przez długi czas będzie bardzo ważne, dlatego że carsharing, pomimo tego, że jest to usługa bardzo fajna, usługa, która sprawia, że rzeczywiście możemy w mieście poruszać się sprawniej i wynajmować ten samochód tylko na czas, kiedy potrzebujemy przejechać, to jednak jeszcze przed nami długie, długie lata, żeby usługa była rzeczywiście bardzo, bardzo popularna, znana przez wszystkich. To jest łączna praca nasza i oczywiście konkurencji, żeby edukować społeczeństwo, edukować mieszkańców miast. Natomiast to, co jest oczywiście niezwykle ważne i na co muszę zwrócić uwagę, Trafikar to jest polska firma. Działamy tutaj od początku w Polsce, wywodzimy się z firmy, która ma ponad 25-letnie doświadczenie w wynajmie samochodów i to, na co postawiliśmy od pierwszego dnia naszej działalności, to na własną aplikację i własny system. I myślę, że to jest też wielka zaleta,
że tak naprawdę my tworzymy tą aplikację, my ją rozwijamy, my mamy wiedzę, my tak naprawdę mamy możliwość wdrażania nowych usług, które uznamy wspólnie z klientami, że one są, nie wiem, bardzo szczególnie ważne do tego, żeby jeszcze łatwiej i przyjemniej korzystać z usługi carsharingu. I myślę, że to jest bardzo duża zaleta, bo oczywiście można konkurować cenami, można konkurować modelami samochodów, ale tak wracając do korzeni, do czego służy carsharing? No, carsharing nie służy do tego, żeby przejechać się tylko i wyłącznie fajną bryką i, nie wiem, zaimponować swojej dziewczynie czy znajomym, bo nie o to chodzi. Carsharing to jest usługa, która ma zapewnić ci środek transportu w postaci samochodu, na dzień dzisiejszy oczywiście, czterokółkowego, żebyś mógł sprawnie przejechać do, no właśnie, do tam, gdzie potrzebujesz. I to wszystko powinno być sprawne i szybkie. Sprawna aplikacja, sprawna rejestracja, sprawny wynajem, sprawny przejazd, rozliczenie, proste, bezpieczne, praktycznie niewyczuwalne. Powinno to być trochę podobne do, jak do wejścia do autobusu. My nie wybieramy marki autobusu, nie wybieramy modelu autobusu, po prostu wsiadamy, przemieszczamy się i tyle. I tak samo powinien wyglądać carsharing. Wsiadamy do samochodu, przejeżdżamy, wiemy, ile zapłacimy, wiemy, co nas czeka, czujemy się bezpiecznie, zamykamy drzwi, przychodzi rozliczenie, koniec. Koniec, możemy cieszyć się po prostu życiem. Więc myślę, że konkurencja jest ważna, ale i będzie nas jeszcze mocno oczywiście wspierała w tym, żeby edukować ludzi, że warto korzystać z carsharingu. Natomiast mamy naprawdę solidne podstawy i naprawdę bardzo mocno, dużo uwagi przywiązaliśmy do rozwoju systemu, aplikacji, do zapewnienia sprawnej obsługi klienta, która pozostanie jeszcze długo, długo takim poziomem trudno dostępnym dla innych. Panie Konradzie, na koniec bardzo proszę jeszcze o kilka słów na temat szans i zagrożeń, które mogą pojawić się przed trafikarem w kolejnych miesiącach i latach. I bardzo prosiłbym tutaj o nawiązanie do takiego problemu, z którym zmagają się mieszkańcy mojego miasta, z którego w zasadzie teraz prowadzę z panem rozmowę, czyli miasta Krakowa. Chodzi o odwieczny problem z miejscami parkingowymi. Rzeczywiście miejsca parkingowe to jest dobro bardzo ważne, ograniczone i też mocno komentowane. Ja powiem tak, carsharing powstał po to, żeby umożliwić wielu osobom korzystanie z jednego samochodu. I oczywiście my Polacy lubimy posiadać samochód na własność i pewnie jeszcze długo, długo nam musi minąć, a może nigdy się to nie zmieni. Natomiast ja wierzę w to, że może w domu wystarczy, że będziemy posiadali jeden samochód, a pozostałe samochody, czy tam pozostałe potrzeby transportowe samochodem będziemy realizowali na przykład poprzez carsharing. I rzeczywiście carsharing wtedy może być bardzo dobrym narzędziem do tego, że ten stojący samochód może być wykorzystany przez wielu mieszkańców, którzy nie mogą parkować wszystkich swoich prywatnych samochodów właśnie na tych miejscach parkingowych, no ale będzie dostępny ten samochód carsharingowy, będzie dostępny ten trafikar, z którego może wiele osób skorzystać. I ważne jest to również, że samochód carsharingowy, on jest praktycznie w ciągłym ruchu. Takie jest założenie. Więc on nie będzie długie, długie dni stał na parkingu i blokował tego miejsca, dlatego że byłoby to dla nas, jako dla firmy oferującej tę usługę, po prostu nieopłacalne. Więc w dobie malejących miejsc parkingowych oczywiście myślę, że carsharing bardzo mocno będzie wspierał właśnie tych, którzy tracą dostęp do tych miejsc albo po prostu z jakichś powodów nie mogą parkować, bo ten samochód po prostu będzie dla nich dostępny. Ale oczywiście szanse zagrożenia, jest oczywiście temat problemu związanego z tym, że w polskim ustawodawstwie w ogóle nie ma takiego pojęcia jak carsharing. Więc z drugiej strony samochody carsharingowe traktowane są po prostu jak zwykłe samochody, więc nie mamy z jednej strony żadnych ulg, jeśli chodzi o parkowania, nie mamy specjalnych miejsc dedykowanych dla tych samochodów carsharingowych i myślę, że w najbliższych latach ważne będzie, żeby spróbować przekonać władze centralne, ale również władze lokalne do tego,
żeby myślały o tym, aby umożliwić nam tworzenie hubów takich, z których mieszkańcy na przykład będą mogli skorzystać z wielu środków transportu. Nie tylko oczywiście car sharingu, samochodów, ale rowerów, hulajnóg, skuterów elektrycznych oraz samochodów car sharingowych. I myślę, że to może być ciekawa rzecz, na przykład tam, gdzie centra miast będą, tam, gdzie z centrów miast samochody będą, powiedzmy, wyrzucane, gdzie będą ograniczane te miejsca parkingowe, to na przykład w pobliżu takiego centrum miasta, gdyby powstawały takie huby, z których każdy mieszkaniec, który mieszka na terenie tego obszaru, w którym zostają ograniczone miejsca do parkowania, ma dostęp do roweru, ma dostęp do hulajnogi, do skuteru oraz do samochodu, takiego i większego, mniejszego, dostawczego na przykład, to myślę, że ta przestrzeń miejska mogłaby wyglądać o wiele lepiej, a z drugiej strony cały czas byłby dostęp do wszystkich usług transportowych, z których mieszkaniec takiego obszaru mógłby skorzystać. To jest oczywiście pewna przyszłość. Życzę tego, aby nam się to wszystkim udało do tego osiągnąć, bo mam świadomość tego, że tych miejsc parkingowych będzie brakowało i w pewnym momencie będzie bardzo trudno oczywiście zaparkować w centrum, ale jeżeli już dzisiaj będziemy o tym myśleli wspólnie i planowali tą przestrzeń, to myślę, że każdy może na tym zyskać. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i tę rozmowę. Jeszcze dla Państwa informacja, a w zasadzie przypomnienie, w programie moim i Państwa właśnie gościem był Pan Konrad Karpiński, dyrektor operacyjny w Traficar. Dziękuję bardzo, Panie Konradzie. Dziękuję serdecznie za rozmowę, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.